Słuchajcie, jest noc, ciemno i wymyśliłem coś takiego, że w tym momencie mamy tutaj kamerę noktowizyjną, tak jak się nazywa? Tak, noktowizyjna kamera w tej komórce, którą Wam pokazuję ostatnio i testuję. Mamy ten garaż i tą kamerę, teraz obraz się nagrywa z tej kamery, również na tym urządzeniu tutaj leci czas i tu można włożyć to w gogle, to są gogle i pogasimy światła, zamkniemy drzwi garażowe i zobaczycie, jak widać w tym urządzeniu po prostu w ciemności. Dobrze, weź Paweł sobie, włóż to w Google, jeszcze pokaż, jak ten obraz widać, może się uda widać przez to trochę. Nie wiem, na ile dobrze widać, widać dobrze. Natomiast na kontekst kieruj. Ja tak, zgaszę światło najpierw, wezmę sobie kluczy, żebym po ciemku widział, potem jak garaż zamknąć. Zobaczcie, jest trochę szaro jeszcze i mniej więcej tak to widać, ale zamykamy garaż, czyli naprawdę tu będzie ciemno. Dobra, załóż to sobie już do oczu, jak chcesz. I zobaczcie, ja pokazuję teraz Pawła. Zrobię trochę inaczej, żeby cię nie oślepić. Dobra, widzisz mnie, nie? Tak, widzę. Widzisz moje palce? Widzę. Dobra, teraz zobaczcie, ja się odwrócę tyłem do Pawła i zapalę Wam żarówkę u siebie. Tak to widać. Nie chcę go oślepiać. Gaszę żarówkę. Gaszę żarówkę i zobaczcie. Można normalnie, nie wiem, rowerem jechać, samochodem jechać, chodzić po górach, chodzić po lesie i widzimy normalny obraz w tych goglach. Mamy za 900 zł, oprócz wielu rzeczy, to nie jest lekka komórka, ale ona ma 16,5 tysiąca miliamperogodzin. Testowaliśmy to i prądu na ile starczy, jak myślisz, tydzień? Możliwe. Prawda? Mniej więcej, no, to jest smartfon, który jeszcze do końca tego tygodnia nie wytrzymałem, ale przez 24 godziny szedł YouTube non-stop na nim film? Tak. Tak, no to było testowane. Ile? Aha, no maksymalna rozdzielczość ekranu przez 24 godziny wystarczyło tej baterii. Mamy bardzo silną żarówkę w środku. Ja teraz tak do Was mówię, ale żebyście, nie wiem, widzieli mnie w tej drugiej kamerze, połączę obraz tu i tu, to się pewnie nie da, bo to jest ciemno, noc. Ale tak naprawdę zobaczcie, jaka to jest ciekawa technologia. Po prostu mamy urządzenie, które jest tak czułe na światło, że nawet w tym garażu, zamknięte drzwi, ono ma dwa okna, ale mimo to bardzo dobrze widać. Możemy tutaj, nie wiem, napisy zobaczyć na tych urządzeniach. Tak, widzę bez problemu. Prawda? Widać napisy. No, także taka ciekawostka. Prosty sposób. Oczywiście program, napisałeś go, tak? Do udzielenia ekranu. Dasz go moim widzom na swoim tym? Umieścisz go w sklepie Google'a? Raczej dam radę. Dobrze, będziecie mieli Demono 10 000. Ja Wam dam link na dole. Ten program możesz sobie ściągnąć. Pokażemy Wam ciekawostkę jeszcze, bo możemy teraz tą kamerę, teraz jest kamera w trybie noktowizyjnym, ale możemy ją przełączyć w tryb mikro. I jak wtedy śmiesznie to wszystko wygląda, czyli człowiek, który ma okulary i w trybie mikro, może zajmować się taką, nie wiem, operacją chirurgiczną, czy jakimś takim, prawda, majsterkowaniem. Ma bardzo silny mikroskop przy oczach, tak? Tak. No to wtedy wiadomo, że musimy światło włączyć, ale taką ciekawostkę Wam też pokażemy. Dobrze, to ja tak, idę uruchomić światło. Cały czas jest bez cięcia, żebyście widzieli, jaka to jest ciekawostka, że to działa. Zapaliłem światło. Od razu lepiej. Dobrze, i weźmy w takim razie weź teraz przełącz te rzeczy, żeby to już na nagraniu pokazać, jak to wygląda w tych innych trybach. Ktoś może przybić do czegoś, nie wiem, akumulatora, ale bez tego, chyba że chcesz Rozumiem, faktycznie. Jeszcze mogę sobie światło włączyć, że łatwiej ze swoim światłem. No, a światło to ta latarka, ta komórka ma światło. Powiem Wam szczerze, że takie światło to bardzo ciężko jest nie mieć. A i kolejna sprawa, to urządzenie dzięki temu, że mamy podczerwień, możemy zaglądać do niektórych urządzeń, które są nieprzezroczyste. Wszystkie piloty, wszystkie radary w odkurzaczach na przykład mają źródło światła w podczerwieni i jest plastik, który dla naszego oka jest czarny, a ta kamera widzi przez ten plastik, widzi środek danego urządzenia. Też taka ciekawostka. Ja też włączę swoje światło, nie będę gorszy. Zawsze to co dwa światła to nie jedno. I widać ten napis? Tak. No, także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o możliwość. Oczywiście tu mamy bez mocowania, trzeba to w ręku trzymać tą komórkę, no ale to tylko dlatego, że po prostu taki prototyp szybki. To można jakieś tam zapięcie wymyśleć, inne rzeczy, ale na razie chcieliśmy to na szybko zrobić, żeby tylko zobaczyć, czy to da radę i faktycznie, czy można chodzić po górach po ciemku. Chcemy jakieś tam zwierzęta oglądać, czy inne rzeczy, czy to jest bezpieczne. Pokaż się tę komórkę z bliska. Z drugiej strony napis jej, żebyśmy już widzieli producent. Tu jest producent. Fossibot. Nie wiem, czy widać dobrze. Fossibot. Jakbyście się zastanawiali, skąd znacie nazwę Fossibot telefonu komórkowego, to ja wam pokażę. Tutaj, widzicie? Ten magazyn energii, który ja używam tutaj, to jest firmy Fossibot. Także firma, która zajmuje się takimi różnymi ciekawymi rzeczami. Zobaczcie, teraz nagrywamy się zarówno GoPro, jak i wam pokażę, jak ja widzę coś mi, a jest ostrość. Idziemy tak lekko przez las. Ty z tego miejsca mnie nagrywa, już nie musisz za mną iść, żeby się tu nie wywalił, bo jest naprawdę ciemno. No. Ciekawe. To jest taka mała dioda, która w podczerwieni świeci. A i się odwrócimy do Pawła. Widzicie? Tak to widać, jakbyśmy chodzili po lesie. Trzeba się przyzwyczaić do tego trybu chodzenia. Dobra, zapal tę lampkę boczną teraz. Doświetlimy mnie, żeby było mi... Na maksimum musi ją włączyć 3 razy. O, i teraz widzicie mnie z ujęcia jednego, jak i z ujęcia drugiego. Tu się koło tej latarni zatrzymam, lampy. O. Także serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. No i po telefonie. Tak, no wszędzie jest pancerny. Odporny i pancerny, także jedna z jego zalet. I o, coś zepsułem. Kot przyszedł, widzisz? No. Kota.